Witajcie serdecznie po chwilowej przerwie. Wybaczcie, ale musiałam sobie zrobić przerwę, ponieważ ostatnio bardzo dużo miałam pracy, zarówno takich wiele indywidualnych sesji, a poza tym od kilku tygodni, jak wcześniej wspominałam, pracowałam intensywnie nad moim kursem online dla par, który już niebawem będzie dostępny, ponieważ zostało mi już naprawdę niewiele pracy przy nim, ale jednak abym mogła się tak totalnie na nim skoncentrować i całą moją uwagę poświęcić, to właśnie potrzebowałam, w zasadzie musiałam z czegoś zrezygnować. Jednak od tej pory mam nadzieję, że będę mogła dla Was już regularnie nagrywać bez przerw. W dzisiejszym nagraniu postaram odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby mnie nie zostawił lub zostawiła. Przyjrzymy się wspólnie bliżej temu pytaniu i rozważymy możliwe opcje odpowiedzi w zależności od sytuacji, w której się znajdujesz. Nazywam się Ewelina Brzostowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody Internal Family Systems. Pomagam żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi uczuciami, a także z innymi ludźmi. Powróćmy do naszego pytania. Co zrobić, żeby mnie nie zostawił lub nie zostawiła? Ponieważ będę do obu płci kierowała to nagranie. Już samo to pytanie stawia Cię w gorszej pozycji w Twojej relacji. A także to pytanie wywołuje w większości ludzi presję, a co za tym idzie, niepokój. Jeżeli zadajesz sobie to pytanie, to często wskazuje to, że prawdopodobnie masz ranę odrzucenia oraz lękowo-ambiwalentny styl przywiązania. Dlatego lepiej zapytać siebie, co zrobić, żeby przestać się bać tak bardzo opuszczenia i samotności. Prawda jest taka, że na jakimś poziomie tak naprawdę większość z nas boi się samotności, a wynika to dlatego, że po prostu nasz mózg jest relacyjny i my po prostu naprawdę wszyscy, żeby się dobrze czuć, potrzebujemy bliskich relacji. Jednak u osób, które mają pozabezpieczny styl przywiązania, a więc takich, które w dzieciństwie nie doświadczyły bezwarunkowej miłości i akceptacji, to ten lęk jest znacznie silniejszy i jest siłą napędową większości życiowych wyborów. A więc te wybory są właśnie często konsekwencją tego lęku przed opuszczeniem. Niestety często są to wybory, które nie są zgodne z naszymi najgłębszymi wartościami, które ograniczają nierzadko nasze życie i rozwój. Byleby było bezpiecznie, rezygnujemy z wielu ważnych rzeczy. Jeśli sytuacja ta dotyczy Ciebie, o której teraz mówię, to gorąco rekomenduję podjęcie terapii, szczególnie jeżeli jesteś w związku, który Ci nie służy, a wręcz niszczy. Jeżeli jesteś w dość bezpiecznej relacji, to z tą terapią można się po prostu zastanowić, ponieważ badania pokazały, że jeżeli ktoś, nawet to była zabezpieczny styl przywiązania, związał się z osobą, która ma bezpieczny styl, to wówczas taka relacja również leczy różne takie rany, a więc w zdrowej relacji my po prostu wzrastamy, nasze lęki się wyciszają. Jednak niestety to się dzieje, że my często przyciągamy osoby, które również nie mają tego bezpiecznego stylu przywiązania i wówczas taki związek może być naprawdę bardzo, ale to bardzo dużym wyzwaniem. I wówczas, jeżeli tak jest w Twoim przypadku, jeżeli się okazuje, że też zapraszasz osoby ze swojego życia z jakiegoś nieświadomego powodu, czy to niedostępne emocjonalnie, czy przemocowe, czy jakikolwiek inny typ ludzi, którzy z kolei, mówię, niszczą jakiś aspekt Ciebie, to bardzo, ale to bardzo gorąco zachęcam i namawiam do podjęcia terapii, ponieważ tak naprawdę związek, relacja jest jednym z naszych priorytetów w życiu, czymś, co nadaje naszemu życiu sens, jest bardzo ważny, więc szkoda by było tak ważny obszar życia stawić przypadkowi, a nierzadko osoby, które właśnie nie doświadczyły tej bezpiecznej więzi w dzieciństwie, niestety mają bardzo duży problem
dorosłym życiu ze stworzeniem stabilnej, zdrowej relacji. I wówczas terapia w takim przypadku może naprawdę pomóc, ponieważ właśnie udowodniono, że dzięki terapii możemy wypracować właśnie ten bezpieczny styl przywiązania, a więc osoby, które skończyły taką terapię z sukcesem, okazuje się, że mają dokładnie taki sam styl przywiązania, jak te osoby, które pierwotnie wychowały się w takich stabilnych, dojrzałych emocjonalnie rodzinach. Tak więc to jest na szczęście, można to nadrobić i dzięki temu w ogóle terapia ma sens. I tu przy okazji polecę moją książkę, którą tym razem moi klienci mi polecili, która bardzo dobrze opisuje właśnie teorię więzi, właśnie te style przywiązania, wyzwania, jakie czekają Was w zależności, jaki macie styl przywiązania. Także bardzo, bardzo polecam tą książkę, jest naprawdę świetna. Co jeśli jednak istnieje zdrowy powód, dla którego partner może Cię zostawić? Tu mam na myśli takie sytuacje, chociażby jak jakieś... Innymi słowy, mam na myśli to, jeżeli jakieś Twoje zachowania rzeczywiście są bardzo problematyczne dla partnera i powiedzmy partner nie jest w stanie ich dłużej znieść, typu na przykład chorobliwa zazdrość, nie wiem, wybuchy agresji, złości, jakaś impulsywność, niestabilność emocjonalna i tym podobne rzeczy, a więc czy uzależnienie jeszcze właśnie, to jest tutaj ważne. Wówczas w takim przypadku warto rzeczywiście szukać wsparcia i terapii. Jeżeli nam zależy na relacji, bo to jest taki w zasadzie jedyny powód, który rzeczywiście powinniśmy potraktować poważnie, a więc rzeczywiście jesteśmy z partnerem, który chce dla nas dobrze, któremu zależy na nas, a my mamy rzeczywiście jakiś taki głębszy problem natury psychologicznej, co uniemożliwia nam stworzenie bliskiej relacji, wówczas dobrą opcją właśnie jest podjęcie indywidualnej terapii, bądź także terapii par, ponieważ ona również może stworzyć z partnera również może być wspierające, ale to w zależności już od konkretnej sytuacji. A więc reasumując, co zrobić, żeby mnie nie zostawił lub nie zostawiła? To, co ja rekomenduję gorąco, to być po prostu sobą. A więc być autentycznym. Jeżeli chcemy stworzyć taki naprawdę pełny związek, to musimy po prostu być autentyczni, pokazywać, jak jesteśmy naprawdę, bo tylko wtedy drugi człowiek może nas zobaczyć właśnie takim, jak jesteśmy i tylko na bazie takiej autentyczności możemy zbudować prawdziwy, realny związek. Kolejną rzeczą, którą namawiam właśnie osoby, szczególnie właśnie z tym lękowym stylem przywiązania, to stać się niezależnie na ile to jest możliwe, a więc posiadać własne grono znajomych, własne hobby, a także realizować siebie w innych obszarach życia, czy to zawodowym, czy jakimkolwiek innym. I jeżeli Twój partner, zresztą każdy stabilny emocjonalnie partner doceni to i będzie Ci kibicował, a Twoja wartość jako takiej osoby właśnie niezależnej, która nie jest taka uczepiona partnera, będzie rosła w jego oczach, ale nie tylko w jego, ale tak naprawdę w Twoich oczach. I to jest najważniejsze, to jaką my mamy wartość sami przed sobą i to jak my siebie widzimy. Jeżeli będziemy taką osobą, która zależną, taką właśnie uczepioną drugiej osobie, to nie buduje ani szacunku własnego w naszych własnych oczach, ani też w oczach drugiej osobie. Jeżeli z kolei obierzemy przeciwną ścieżkę, a więc zaczniemy rezygnować z siebie, porzucać siebie w jakimś aspekcie, podporządkowywać się, poświęcać się partnerowi, to tym samym odbierasz sobie własną wartość właśnie we własnych oczach, jak również i partnera. I paradoks polega na tym, że im bardziej próbujesz się dopasować do drugiej osoby, właśnie porzucając siebie, stajesz się automatycznie mniej atrakcyjny, atrakcyjna dla drugiej osoby po prostu. I ponieważ może na początku się wydaje może atrakcyjne takie, wiecie, takimi dwoma, wiecie, papuszkami nierozłącznymi, to jednak gdy zaczyna brakować tlenu w relacji, to wówczas gaśnie pożądanie, gaśnie namiętność, a te dwa czynniki są tak naprawdę bardzo ważnym składnikiem dojrzałej i zdrowej miłości. I właśnie tym samym właśnie paradoksalnie stajemy się mniej atrakcyjni. I wtedy jest większa szansa, że rzeczywiście zostaniemy porzuceni, ponieważ jak zaczniemy być po prostu mniej, tacy po prostu, którzy są zawsze dostępni,
którzy zrezygnowali ze siebie, zawsze czekałam na tego partnera, to wówczas on może się, bardziej prawdopodobne jest, że on się zainteresuje inną osobą, która będzie właśnie bardziej niezależna, bardziej taka właśnie samodzielna. A co jeśli mimo tego, co ja powiedziałam, to partner Cię zostawi, bo wiecie, gwarancji nigdy nie ma. Ta recepta, którą powiedziałam, działa wtedy, kiedy osoba, przy której jesteś, jest, no powiedzmy, emocjonalnie stabilna, wie, czego chce. Czasami się zdarzy tak, że jeżeli Ty zaczniesz być bardziej niezależny, niezależna, no to partner może uciec. Ale chciałam powiedzieć, że czasami to dobrze, żeby partner lub partnerka Cię zostawiła. No chyba, że chcesz inwestować swój czas, swoją energię w jakiś destrukcyjny związek, to wówczas może to nie jest dobre. Ja tutaj jeszcze krótko chciałam powiedzieć swoją historię, że ja swoim pierwszym związkiem zostałam niejako porzucona. Bardzo to był trudny dla mnie czas, nie mogłam w ogóle się pogodzić, ale z perspektywy tych już pewnie z 14 lat, to po prostu uważam, że to był ogromny dar, że dzięki temu, że kiedyś zostałam porzucona, mogą zbudować inny, znacznie już bardziej zdrowy, partnerski związek. A więc czasami to, że zostajemy zostawieni, to jest naprawdę prezent. Szczególnie, jeżeli my nie mamy sami odwagi odejść. Bo czasem też tak się zdarza, prawda, że nie mamy odwagi. Więc jeżeli taki, mamy jakiś taki dysfunkcyjny związek i to partner zostawi, to słuchajcie, to dla nas naprawdę ogromny dar. Wtedy możemy wyciągnąć wnioski, możemy właśnie temu przyjrzeć się naszemu zachowaniu, możemy właśnie podjąć terapię na przykład i wówczas dajemy sobie szansę naprawdę na zdrowy, spełniony związek, którego Wam wszystkim tak naprawdę z głębi serca życzę. Także dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia za tydzień.